Witam bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot, tarocistka Fortuna z tej strony. Dzisiaj, moi drodzy, horoskop dla wagi na miesiąc październik. Oczywiście rozkład z kart tarota, przesłanie anielskie od Archanioła Gabriela, ale moi drodzy, nie byłabym sobą, żebym się nie zareklamowała. Moi drodzy, wachlarz moich usług jest bardzo szeroki. Zapraszam na pierwszy kontakt mailowy. Ja potem wysyłam do Was list swój przewodni i zaczynamy właśnie poprzez maila spotkania ze mną. Także, moi drodzy, spotkania mam na myśli poprzez media, tak? Moi drodzy, jestem dostępna na Messengerze, WhatsAppie, Skype'ie, także przez telefon. Ale to jest zawarte wszystko w moim liście do Was. Także zapraszam serdecznie na pierwszy kontakt mailowy, bo często się mnie pytacie. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy. Rozkład z kart tarota, powrót do przeszłości. Tak jak ja to mówię, był już ten rozkład we wrześniu. Spodobał się, ale także, moi drodzy, on już był wcześniej na moim kanale. Zaczynamy, waga, październik. Tarot, proszę, daj wskazówki, rady, ostrzeżenia dla wagi. Karta wychodząca, król monet. Przeszkoda, as monet. Akurat tak wypadła ta karta. Idą dwie. Fundamenty i podstawy w tym miesiącu to jest król kielichów. Co odchodzi do przyszłości? Dziesiątka monet. Ojej, jakoś tak się te monety tu ułożyły. Obecna sytuacja. Papież. Najbliższa przyszłość. Trójka kielichów. Środowisko i otoczenie. 10 kielichów. Nadzieje i obawy. Ale także wynik. Też monety. Proszę bardzo, jak nie kielichy, to monety. Szóstka monet. Wynik. No i moi drodzy, przesłanie, motywacja od Archanioła Gabriela, abyście w tym miesiącu modlili się do przewodnika duchowego o rozwój waszego entuzjazmu, ale także abyście skupili swoją uwagę na nowym projekcie. Czy na tym projekcie. Moi drodzy, motywacja jest bardzo ważna. Czasem właśnie pytacie się, ale skąd znaleźć motywację? Gdzie tej motywacji szukać? A mianowicie właśnie u Archanioła Gabriela. Także, moi drodzy, zachęcam do właśnie motywacji szukania u aniołów, ale także, moi drodzy, wstawiajcie się z waszymi intencjami właśnie ku górze. Właśnie wysyłajcie swoje intencje, westchnienia do Archanioła Gabriela w tym miesiącu. Także, moi drodzy, zaczynamy. Karta przewodnia w tym miesiącu to jest król monet. Możliwe, że jest opieka tutaj właśnie w postaci króla monet. Jest ktoś, kto pomoże Wam w awansie, może w nowej sytuacji, w jakiej się znajdziecie. Możecie liczyć na wsparcie finansowe. Możecie liczyć może na awans niektórzy z Was, na jakąś nagrodę. Także tu jest opieka w Waszych finansach od samego początku. Ale przeszkodą, moi drodzy, też jest as monet. Czyli może brak finansów u niektórych, może u niektórych wielkość tych finansów. Ale wydaje mi się, że dopowiemy sobie tutaj jedną kartę. Przeszkodą może być też nowe działanie w postaci asa monet. Niewielkość, ale właśnie przeszkodą może być właśnie jakaś chęć może zarabiania. Też może ktoś toksyczny w waszym środowisku.
Ponieważ przy energii diabła może być osoba toksyczna, która was tu sprowadza na złą drogę. Także przeszkoda leży w finansach, wydaje mi się, może w wielkiej potrzebie zarabiania, może też w wielkiej potrzebie uczynienia czegoś nowego. No nie wiem, tu trudno powiedzieć ogólnie. Nie jest to horoskop indywidualny, nie mam osoby przed sobą, także nie słyszę jej, więc mogę tylko powiedzieć ogólnie, może być toksyczność właśnie tutaj przy finansach w tym miesiącu. Zbytnia chęć, zbytnia chciwość, ale też może być jakaś manipulacja wami przez osoby właśnie toksyczne. Także tak bym to widziała, w podstawach i w fundamentach również możecie liczyć na wsparcie osoby, która kocha was albo bardzo szanuje, która wesprze psychicznie wasze potrzeby. Także nie jest źle, ponieważ ktoś jest koło was, kto was wspiera. Jest to bardzo, bardzo ważne w życiu. Także, moi drodzy, możliwe, że otrzymacie wsparcie w tym miesiącu. Będziecie chcieli może szukać nowej drogi, może szukać nowej pracy właśnie, nowego zajęcia, albo też będziecie się chcieli przeprowadzać, będziecie chcieli gdzieś wyruszyć i tu mężczyzna, król kielichów, pomoże. Także bardzo pięknie będzie to wsparcie dla wagi. Proszę się nie denerwować. Moi drodzy, co odchodzi do przeszłości? Sprawy związane z waszym majątkiem, może z waszą rodziną. Tutaj może coś nie będzie dla was w tym miesiącu dane. Może też właśnie, tak jak mówię, przeszkodą są finanse i tu odchodzą do przeszłości finanse. Nie będą takie istotne właśnie w tym miesiącu te monety. Także, moi drodzy, monet jest dużo, ale może one nie są tak istotne. Zobaczmy, co jest w teraźniejszości, w obecnej sytuacji. No właśnie, u was wchodzi duchowość w tym miesiącu, medytacja, także ochrona sił wyższych. Możliwe, że niektórzy z was będą mieli jakieś uroczystości rocznicowe. Małżeństwa może. Może też niektórzy będą z was mieli zawarcie związku małżeńskiego. Niektórzy będą właśnie potrzebowali takiego uduchowienia, medytacji, modlitwy i to będzie dla was na pierwszym planie, na pierwszym miejscu. Zobaczmy najbliższą przyszłość. Może potrzeba rozrywki, zabawy, może będziecie świętować sukces, może będziecie świętować swoje urodziny, może też będziecie, no nie wiem, zaprzyjaźnicie się z nową osobą. Także tutaj rozrywka na pierwszym planie w najbliższej przyszłości, ale też i chęć właśnie duchowe takie przeżycie, chęci duchowego rozwoju. Otoczenie tutaj u was to jest rodzina właśnie, to jest najważniejsze, pieniądze tak jak gdyby są dla was może toksyczne w tym miesiącu, rodzina na pierwszym planie. Pokazane jest pięknie. Zajmiecie się właśnie sprawami związanymi z rodziną, rozmowami, spotkaniami i to wam przyniesie największe szczęście i radość i tego wam serdecznie życzę. Ale także, moi drodzy, tu nadzieje i obawy. Macie nadzieję, że i obawy zarazem, że może tu ktoś nie będzie, boicie się może, obawiacie się, że może ktoś nie jest szczery, boicie się działania takiego wprost też może. Może też boicie się oszustwa, obawiacie się tego.
ale też z drugiej strony macie nadzieję, że nic Was takiego właśnie nie spotka. W sumie masło maślane, ale boicie się oszustwa. W takim skrócie i najbardziej myślowym takim, to jest skrót, który... No właśnie, i druga siódemka mieczy. To jest bardzo dziwne. Dołóżmy jeszcze. Czwórka buław. Czwórka buław mówi o Waszym związku, także o Waszym domu, o Waszym mieszkaniu. Może wśród, na przykład na Waszym osiedlu, czy no, tam, gdzie mieszkacie, było na przykład seria włamań i teraz boicie się, obawiacie się, aby Was to nie spotkało. Tak też może być. Ale moi drodzy, pamiętajcie o tym, że jest ryzyko w tym miesiącu jakiegoś oszustwa. Obawiacie się tego i pamiętajcie, nie myślcie za zbytnio długo o takich sprawach, ponieważ abyście nie przyciągnęli do siebie jakiegoś właśnie oszusta. Czy złodzieja? No nie daj Boże. No moi drodzy, i wynik możecie liczyć przy szóstce monet na hojność osób, na hojność Waszego partnera, ale także Wy sami możecie kogoś czymś obdarować. To może być takie dwustronne, ale też te osoby, które na przykład potrzebują wsparcia od banku, kredytu, tak, czy jakiegoś dofinansowania, mogą liczyć na to. To jest wynik w tym miesiącu uwagi. Także czytanie było dosyć ciężkie, moi drodzy, ponieważ jest jakiś problem tutaj u Was z finansami. Ja tu pokrótce tylko powiedziałam, ale jest to głębsza sprawa, ponieważ jest ktoś może toksyczny w Waszej relacji, kto Wam przeszkadza. Także tutaj podwójna siódemka mieczy, jest jakieś oszustwo wokół Was, moi drodzy, więc proszę uważać na swoje finanse bardzo. Jest to ogólne czytanie, bardzo ogólne. Dla jednej tam 12 populacji, tak, że wagi po prostu są jakoś tak zagrożone trochę przez finanse w tym miesiącu. Szukajcie motywacji u aniołów, u Waszych przewodników duchowych, u Archanioła Gabriela, drogie wagi w tym miesiącu. Życzę Wam samych sukcesów i tej motywacji z boskiej strony. Pozdrawiam serdecznie wszystkie wagi i do usłyszenia.